Sanepid. Co ty chcesz od nas? Sanepid. Ty to nagrywasz ten materiał? Tak jest. Papi, no i nareszcie te? Tak, przyszły te, dobrze. A któreś mam zabierać? Tak, te są. Te. Dobra. Laski, pakować się. Jutro 6.30 ama, a później lecimy. A moja szkoda nie leci? Nie. Nie zdążę. Weź te cichowiny pustynne jeszcze. Cichowiny pustynne. Wiesz, co to gotowa. Niech to nie uwierzy. Moje maleństwo, piąteczka. No dobrze, no przychodzimy się ten spakować. Ale my nie dostałyśmy rzeczy z prania i nie mamy się jak pakować. Nie mamy pranie czego, zaraz będzie, zaraz wszystko posprawdzam. No nie, no chyba sobie żartujecie, nie? Jak ja w ogóle jestem skinana. Agata nie chce się pokazać, bo ona ma maskę na włosach i ona nie będzie się pokazywała dzisiaj. No ale jaką maskę? Przecież to tak solo, no wszystko jest ok. Ona tak normalnie wygląda na treningu, jak się spłaci. O! I tak jest rewelacja. Idę w sprawie prania, ale dziewczyny tutaj Majeczce bardzo proszę 2-3 minutki poświęcić. Jest godzina 22, a my nie mamy prania, nie mamy się jak pakować, a o 6 trzeba wstać, bo jutro 6.30 śniadanko i 7 wyjeżdżamy na lotnisko. No ale nie możemy iść spać, bo czekamy na pranie, także no mamy nadzieję, że tutaj nasz kierownik to jak najszybciej załatwi i będzie mogło się spakować i iść do spanka. Każda się pakuje inaczej. Agata pakuje się już na przykład 2 tygodnie przed wyjazdem. Ona jest zawsze gotowa i zawsze ma wszystko zawsze spakowane. Na wszystkie sytuacje. A ja losowe. Pakuję się na ostatnią chwilę. Ale w sumie zazwyczaj wszystko mamy. Najważniejsze, żeby mieć koszulki meczowe w bagażu podręcznym. Buty. I buty. No i kosmetyki, wiadomo. Reszta to jakoś się dokupi w razie czego. A reszty się jakoś załatwi. Jakby się bagaż ale... Myślę, że już jesteśmy tak po prostu w tym dobre pakowaniu. Cały czas się gdzieś pakujemy, cały czas zmieniamy hotele. Właśnie ostatnio poruszyłyśmy taki temat przed dni. Co by było, jakbyśmy zapomniały czegoś na mecz? I co by było najgorsze? I co by no było jednak chyba wyszło, że najgorsze by było brak koszulek. No bo buty zawsze można pożyczyć. Majtki, można bez. Można bez, mówiliśmy, że da się bez. No troszeczkę... Troszeczkę miałyśmy z tym problem, ale dałoby się jakoś tejpem owinąć i żeby wszystko jakiś było na swoim miejscu. No a bez koszulki to już no nie pójdzie. Bez koszulki, no niestety nazwisko musi być nasze na plecach, nie może być inne, także ciężko by było w tym temacie. Także no koszulki jednak chyba są jednak to najważniejsze, co? Tak. Hej. Zapraszam. No troszkę mamy burdel, można powiedzieć, bo dopiero zaczynamy się pakować. Po treningu jesteśmy po kolacji i po wideo. Jutro wylatujemy, ale czekamy na pranie, które wczoraj oddałyśmy, więc jakby do końca nie możemy zacząć się pakować. Także z góry przepraszamy za takie troszkę nieporządek, no ale to jest takie nasza, no taka nasza codzienność. Pierwsza większa tak naprawdę impreza i myślę, że w sumie może w życiu Moniki nie, ale w moim życiu na pewno, więc podwójny stres. Moim też. I z każdym dniem ten stres narasta, a tu już coraz bliżej. Niedawno były miesiące, tygodnie, a teraz już tak naprawdę dni niedługo będą godziny, więc jest adrenalinka.
No ale chyba jesteśmy gotowe, nie? To pytanie retoryczne. No, oczywiście, że jesteśmy gotowe. Dobrze, Monia, bądź gwiazdą. A! Spalonego teatru chyba. Musisz posprzątać. No, może tak. Śmierdzącym topem, pewnie rzucasz. Co? Śmierdzącym topem. Nie, on jest czysty. O, to top. Generalnie żyć by się dało, top nie? Top name. No, dałoby się żyć, wiadomo, ale no... Tu i ówdzie coś by niepotrzebnie wyskoczyło. Niektórym lata, niektórym nie. Niektórzy ale... mają z tym większy bądź mniejszy problem. Ja jestem z tych, co mają mniejszy. Monika raczej. To już jest prywatna sprawa, jakby to nie będziemy oceniały takich rzeczy. Ale no, wiadomo, bardziej wygodniej. Także... No ja osobiście sobie nie wyobrażam bez takiego topu gry. Trenowania. Nawet czasami przy takim luźniejszym dniu na co dzień chodzenia. Także. Ja na przykład mam taki rytuał, proszę się teraz nie śmiać. Jest to top, który jest od dzieciństwa. Jest najbrzydszy z możliwych, ale przynosi mi szczęście. I na pierwszy mecz na pewno go ubiorę. Nawet kosztem tego, że moje koleżanki z drużyny będą się śmiały, że jest trochę... niewyjściowy, tak to nazwijmy. Sprany, ale no zawsze się sprawdza, więc mam nadzieję, że teraz też się sprawdzi. Ja po prostu muszę przed każdym meczem na pewno zaliczyć przysłowiową Kimkę. To jest mój rytuał. Kiedy powiem sobie dość? Ej, nie wiem, co jest mi zrobiło. A ja wiem, że to już nie... Ja na serio nie mam. Ta oto koleżanka tutaj mi codziennie śpiewa, ja tylko podkład dodaję, bo ze sobą mi ciężko. Także Mureczek, jak ma jakąś taką piosenkę ulubioną, to proszę zaprezentuj. Tutaj ja codziennie mam wokale. Ja robię chórki, ale teraz jestem pod presją i nie wiem, jaki utwór muzyczny mam zapadać na wizji. No ale co my codziennie śpiewamy? No teraz na topie jest Dawid Podsiadło, co mi panie dasz w ten niepewny czas. Ale nie będę tego śpiewać, bo stracimy oglądalność na pewno. Wrócę do opakowania. Mamo, przepraszam! Nie tak mnie uczyłaś. Nie rozpłacz. No cóż, tak to już jest tutaj, w tym świecie. Syf. Za szybko, nie? Jeszcze raz.